Kiedy przeczytałem tę Ewangelię, od razu wróciło do mnie pytanie, które kiedyś postawił Kościołowi papież Paweł VI. Jak to się stało, że obezwładniliśmy Ewangelię? Jak to się stało, że straciła ona swoją moc karmienia i przyciągania ludzi do Boga? Zobaczcie, że głoszone przez Jezusa Królestwo Boże, ale także Jego moc uzdrawiania chorych sprawiało, że garnęło się do Niego mnóstwo ludzi. Dlatego powołał apostołów, aby kontynuowali Jego misję w świecie. I robimy to tak, że ludzie odchodzą od Jezusa. I jeśli dziś Ewangelia straciła swoją moc, to jest to oczywiście nasza wina, nasze grzechy, nasza pycha, nasze partykularne interesy sprawiają, że Ewangelia przestała być atrakcyjna, bo bywa głoszona przez ludzi, którzy sami nie dowierzają. Jest wiele wątków w tej Ewangelii, ale chciałbym jeszcze zwrócić waszą uwagę na jedno zdanie, które mnie najbardziej intryguje. Jezus mówi do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Czy to jest uczciwe? Nie zaskakuje was dziwna logika tych słów Jezusa, granicząca wręcz z arogancją? Pan podkreśla, że to Jego żniwo, a nam każe prosić Go, aby łaskawie posłał na nie robotników. Logika tego świata podpowiada nam, to Jego własność, więc i Jego problem. I niestety bywa tak, że ta logika przekłada się na nasze myślenie i naszą modlitwę. Modlę się głównie po to, aby przekonać Boga do swoich racji, aby On spełnił to, na czym mi zależy. Wiele razy słyszałem takie stwierdzenie: tyle się modliłem, a Bóg mnie nie wysłuchał, więc pewnie Go nie ma i się mną nie interesuje. Oczywiście modlitwa prośby ma swoje miejsce w naszym życiu duchowym, ale w samej modlitwie nie chodzi o przekonanie Boga do naszej racji, ale o dostosowanie własnej woli do woli Boga. Modlitwa sprawia, że to, co jest ważne dla Jezusa, staje się ważne również dla mnie. To, co jest Jego pragnieniem, staje się również moim pragnieniem. Tak bardzo Jego życie staje się moim życiem, że proszę Pana, o to, aby Jego wola wypełniła w świecie, aby nie zabrakło tych, którzy będą głosili Jego Ewangelię. Ewangelia traci swoją moc, jeśli jest głoszona przez ludzi, którzy chcą jedynie posłużyć się Bogiem do realizacji własnych planów. Jeśli rzeczywiście tak jest, to nie ma co się dziwić, że ludzie odchodzą od Jezusa i Kościoła.